Ja mam nadzieję, że ten proces się tak nie skończy, ale gdyby się ten zabieg udał i 31 lipca Rada Ministrów podejmuje decyzję o tym, że zmienia granice gminy, no to jest to sytuacja dla naszej gminy tragiczna po prostu, bo już wielokrotnie powtarzałem, nikt nie zastanawiał się, planując te zmiany, nad tym, że zabiera nam się 1/3 mieszkańców, 1/3 terytorium, ale 2/3 dochodu. Policzyliśmy, że jest to ponad 43-4 miliony złotych, które na dzień dzisiejszy wpływają do kasy gminy. Więc nasz budżet będzie na poziomie 24, może 5 milionów. Tak mamy po stronie dochodów. A co mamy po stronie wydatków? Szereg zadań, które gmina realizuje. Jesteśmy gminą, w której funkcjonują na przykład szkoły średnie. Czego inne gminy nie mają. Mamy nasze liceum, pierwsze liceum wiejskie założone po wojnie, mające ponad 60 lat. Mamy szkołę zawodową, która też dobrze funkcjonuje. Trzeba będzie, no może nie od razu zamknąć, bo tego się nie da, ale trzeba będzie je wygasić z czasem. Czyli jeszcze w tym roku normalnie realizujemy nabór, natomiast jeśli się okaże, że gmina zostaje podzielona i 2/3 budżetu ucieka, w przyszłym roku tego naboru już nie będzie, a klasy będą sobie wychodziły po kolei. To samo z zawodówką zresztą. Nie będzie nas stać na utrzymanie tego. Mamy na bardzo wysokim poziomie kulturę. Nasz GOK jest pełny różnych aktywności kulturalnych. Mamy sale wiejskie, na których też odbywa się wiele zajęć przeróżnych, z których korzystają nasi mieszkańcy, ale nie tylko nasi. I to kosztuje na dzień dzisiejszy 2,7 miliona złotych. To jest duża kwota, ale też aktywność, którą przejawiają nasi mieszkańcy, też jest duża. Trzeba będzie z tego w dużej części zrezygnować. Ja nie powiedziałem na początku, może powinienem zacząć. Dzisiaj w urzędzie mam zatrudnionych około 40 osób. Po takim obcięciu naszych dochodów nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli funkcjonować w takim samym stanie. Będą musiały być podjęte bardzo mocne cięcia z moją pensją na początku. I to ja tutaj nie żartuję, bo to jeśli mielibyśmy później przetrwać, to reformy muszą być drakońskie. Ja, ponieważ w samorządzie pracuję 15 lat, ale wcześniej pracowałem w kilku firmach, zdarzało mi się też pracować w firmach, w których była bardzo trudna sytuacja finansowa i gdzie trzeba było szukać oszczędności, i realizowałem takie rzeczy, więc wiem, jak to się robi, to jest bardzo nieprzyjemne, to na pewno się nie spotka ze zrozumieniem mieszkańców, pracowników i tak dalej, ale po prostu jeśli nie ma pieniędzy, no to ich nie ma. Wszyscy zapewniają, prezydent Wiśniewski, wiceminister Jaki, poseł Kosowski, że nikt na tym połączeniu nie straci w związku z tym, że prezydent Wiśniewski podpisał kontrakt społeczny. Tak, tylko że pan prezydent podpisał kontrakt społeczny po pierwsze samym sobą, ale to już jest inny problem. Natomiast ten kontrakt może ewentualnie dotyczy tych miejscowości, które pójdą do Opola, tak? Nikt nigdy nie mówi o tym, co pozostanie. O tych mieszkańcach, o tych miejscowościach, które pozostają w tej okrojonej gminie. I tutaj jest największy problem, bo moim zdaniem największym kłamstwem, najordynarniejszym kłamstwem jest to, że wszyscy na tym zyskają. Nie, zyska Opole i pozostaną zubożone maksymalnie gminy, które będą ledwie wiązały koniec z końcem, w których skończy się jakikolwiek rozwój, które będą po prostu wegetować. Tak to wygląda. Mamy świetne obiekty sportowe, kontynuuję to, co mówiłem przed chwilą. One są zadbane, mnóstwo dorosłych dzieci i młodzieży z nich korzysta. To też kosztuje. Nie wiem, czy będzie nas stać na to, żeby na takim poziomie to utrzymać. Dajemy sporo środków na to, aby nasze kluby sportowe funkcjonowały. Na pewno taki wymiar, gdzieś te około 1,5 miliona złotych, nie będzie możliwy. Jak będzie 20% z tej kwoty możliwe, to będzie naprawdę dużo. Mamy na fajnym poziomie utrzymane naszą gminną zieleń, tak? Drogi są sprzątane, wszystko jest oświetlone, wymieniamy oświetlenie, wymienialiśmy część oświetlenia dużą, teraz przygotowujemy się do kolejnych wymian i do rozbudowy oświetlenia, bo takie są potrzeby. No to wszystko zostaje w takim zawieszeniu, będzie to funkcjonować, ale nie wiem, czy będzie nas stać na to, żeby to rozbudowywać, absolutnie wątpię. Nie będzie nas stać na to, żeby coś ulepszać, to będzie po prostu się dekapitalizować. Trzeba o tym pamiętać. A jeśli chodzi o te nasze tereny zielone, no to będziemy musieli się zastanowić, jak to w ogóle ma funkcjonować, czy będzie nas stać na utrzymanie tego na takim samym poziomie, jak to mamy dzisiaj.
Mamy spółkę Prowod, która obsługuje wodociągi i kanalizację, która zbiera gminne śmieci. Gmina dzisiaj płaci za mieszkańców podatek od nieruchomości, od sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. To jest taka forma dopłaty. Jak nas nie będzie stać, to mieszkańcy będą musieli za to zapłacić. No bo inaczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby to mogło funkcjonować, bo ktoś musi ten podatek zapłacić. Tak, w terenach wiejskich kanalizacja, wodociągi są z reguły droższe, no a ceny są przeróżne. Są miejscowości, w których ścieki kosztują i woda razem łącznie nawet ponad 20 zł i ludzie to muszą płacić, no bo wybudowano tą kanalizację, ona ma pewne koszty, które trzeba pokryć, tak. I bez jakby całej otoczki, nie wiem, zarządu, spółki czy czegoś takiego, to są te podstawowe koszty energii, amortyzacji, podatków, które kapitałowe koszty, które są do pokrycia. I te na dzień dzisiejszy, no gmina jakby to funduje, tak, bo ją stać na to. Natomiast później, jeśli jej nie będzie stać na to, to ktokolwiek by za tym biurkiem nie siedział, to nie dopłaci, bo nie będzie miał z czego. Więc wizja gminy po tej zmianie no jest bardzo tragiczna. Ja jeszcze pokusiłem się o taką analizę i dołożyłem to, co jest takie nieuniknione przynajmniej przez 2 lata, czyli janosikowe, które płacimy dzisiaj i będzie musiało być płacone nadal przez 2 lata, ponieważ taka jest formuła wyliczania tego w ministerstwie, nikt dla nas specjalnie nie zmieni, bo to wynika z ustawy. Tę ustawę trzeba by całą przewrócić do góry nogami. Nikt się na to nie zdecyduje, bo finanse publiczne mają jakiś swój model, tak, na razie przynajmniej. Więc 2 lata po 3 miliony złotych trzeba sobie liczyć tego janosikowego i w tym momencie rachunek mi się kompletnie nie zamyka. My jesteśmy jeszcze zadłużeni troszeczkę, bo mamy zadłużenie, no na koniec roku będzie na poziomie 12 milionów złotych. To jest niewiele, bo to jest tam 15-16% naszego dzisiejszego budżetu. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę ten budżet zmniejszony, to jest prawie 50%. I 2 miliony rocznie trzeba obligacji wykupić. Nikt nie mówi, co będzie z długiem, który gmina zaciągnęła, bo w kilku latach realizowaliśmy bardzo mocno inwestycje, powiedzmy, kanalizacyjne i wtedy też zaciągnęliśmy więcej pieniędzy, to zrealizowaliśmy. Mamy teraz, jeśli chodzi o te inwestycje, trochę spokój, bo tylko budujemy nowe przyłącza do nowych budynków. Ale wtedy wydano więcej, teraz to trzeba zwrócić. Z czego? Także ta wizja jest taka bardzo nieciekawa. A jeśli mówić by o nowych inwestycjach, to już sobie ich w ogóle nie wyobrażam. Aktualnie rocznie wydajemy około 15 milionów na inwestycje przeróżnego rodzaju. Ostatnio szczególny nacisk kładziemy na drogi, bo tu są bardzo duże potrzeby. Po tej zmianie, ja nie wiem, czy 150 tysięcy złotych będziemy w stanie wydać na czyste inwestycje drogowe, więc to wszystko zostanie zatrzymane. Także ta zmiana, którą nam chcą zafundować, jest ograbieniem gminy do cna. Zupełnie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta gmina mogła dalej potem funkcjonować. Jeśli będzie funkcjonowała, to powiedziałem, to będzie wegetacja po prostu. Jeśli wziąć pod uwagę na przykład wodociągi i kanalizację i konieczność zapłacenia, to rachunki mogą być wyższe o 30% na przykład. Czyli ja jak płacę 500 zł co 2 miesiące za wodę i kanalizację, bo takie mam rachunki w domu, 30% to łatwo policzyć, 150 zł co 2 miesiące, 6 razy, no to jest 800-900 zł rocznie mogę więcej płacić. Nie wiem, jak będzie wyglądała sprawa podatków gminy. To trzeba będzie skądś te pieniądze wziąć. Najprościej jest podnieść podatki, bo to wtedy jest dodatkowy pieniądz do budżetu i można funkcjonować. My wyliczaliśmy takie rzeczy dotyczące podatków i opłat dla poszczególnych miejscowości, które będą przyłączone do Opola. I tam to były konkretne kwoty, które każdy z mieszkańców musiałby zapłacić, powiedzmy cała wieś. Byłem w stanie policzyć, ile na przykład Czarnowąsy jako miejscowość zapłacą więcej za wodę, za kanalizację, podatki, śmieci i tak dalej. I to wychodziło na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Czyli każdy z mieszkańców, czy każde z domostw 100, 200, 300 zł, zależy od tego, ile i jakie ma powierzchnie, ile zużywa czego i tak dalej. Więc to są konkretne rzeczy, które w tych miejscowościach, które odejdą, będą, a u nas pewnie będzie musiało być podobnie, no bo będziemy musieli podjąć decyzję, czy wegetujemy totalnie, czy jednak chcemy coś dla tych mieszkańców robić, no ale to wtedy ci mieszkańcy muszą się w większym zakresie, wszyscy pozostali, zrzucić do tej wspólnej gminnej kasy. Jak będzie wyglądała sytuacja naszego ciepła, no bo my mamy bardzo rozbudowaną sieć cieplną,
mamy już pierwsze odcinki, które mają powiedzmy pod 20 lat, odcinki sieci i one będą wymagały za 5, 8, 9 lat wymiany pewnie i w tym momencie się pojawi pytanie, skąd wziąć pieniądze na to, tak? Bo tą sieć trzeba po prostu odtworzyć, założyć zupełnie nową. To są bardzo poważne dylematy, bo to powoduje skutki takie dla mieszkańców i dla instytucji naszych, bo szkoły, przedszkola, bardzo poważne. A najgorsze jest to, że najstarsze są te odcinki pierwsze budowane, które zasilają w zasadzie całość, tak? Wie pan, tak się buduje sieć. Grubsza rura, a potem ona się rozchodzi, tak? Jeśli ta grubsza się zużyje, to tamte są zupełnie bezużyteczne. Tak to wygląda. Czy złożyliście protest? Nie, nie, absolutnie. Protesty będą nadal. Ludzie chcą protestować i są zdeterminowani. I te protesty do tej pory miały bardzo łagodny przebieg. Teraz mogą mieć, myślę, bo czuję, że takie są nastroje. Bardziej zdecydowany przebieg. Ja nie chciałbym, żeby komuś się coś stało, bo to nie o to chodzi absolutnie. Ale ludzie są bardzo zdeterminowani. A po opinii pana wojewody to po prostu ogarnęła ich wściekłość. No bo jeśli 2000 osób, czy ponad 2000 osób stało w Opolu i skandowało bądź naszym wojewodą, a ten człowiek tego w ogóle nie zauważył w swojej opinii, ani jednym słowem się nie zająknął na ten temat, no to to jest oburzające i to jest skandal moim zdaniem totalny. To jest ta strona jakby mieszkańców, natomiast ja oczywiście umawiam się do Warszawy i będę jeździł po ministerstwach i przekonywał tam urzędników, bo boję się, że ta informacja, która idzie do Warszawy, jest niepełna. Myślę, że Ministerstwo Finansów to jest takie miejsce, w które będę bardzo mocno uderzał, bo jeśli gmina będzie w tragicznym stanie finansowym, to nie ja będę miał problem, bo ja będę odwołany, bo wtedy się powołuje komisarza. To wtedy ma problem pan minister finansów, bo on musi brakujące środki ze swojej kieszeni wyjąć i tutaj włożyć. Więc myślę, że tam też to dotrze do po niektórych urzędników, że ten misternie zbudowany plan jest planem kompletnie nieprzemyślanym.